Trybunał Konstytucyjny zakwestionował 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych. Na naprawienie prawa dał 18 miesięcy. Na ten temat będę rozmawiać dzisiaj z naszym gościem, a jest nim Stanisław Orzuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie pośle, na początek proszę powiedzieć, jak pan skomentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Należało się spodziewać, ale nie myślałem, że będzie to taka druzgocąca krytyka, bo tutaj pani powiedziała, że 24 artykuły. Natomiast z merytorycznych artykułów jest to około 75%, bo nie mówię o artykułach porządkujących, gdzie nie można się tam doczepić, dlatego że to są standardowe zapisy. Natomiast tempo przyjęcia tej ustawy ekspresowe w 2005 roku, kampania wyborcza przez ówczesną większość Sojuszu Lewicy oraz błyskawicze podpisanie przez ówczesnego prezydenta, właśnie doprowadziło do tego, że taki wynik został rozstrzygnięciu Trybunału, chociaż zauważmy, że były dwa zdania odrębne. Także tutaj również uzasadnienia tych dwóch sędziów trzeba brać pod uwagę. Natomiast tak, wszystkie stronnictwa w tej chwili przejawiają troskę o wszystkich, bo właścicieli, czyli mówimy tutaj w większości samorządzie terytorialnym czy Skarbie Państwa, ale przede wszystkim odnośnie użytkowników czy osób korzystających, może lepsze byłoby takie określenie, gdyż użytkowników formalnie to mamy parę set tysięcy, ale osób korzystających z ogródków działkowych to jest kilkanaście milionów osób. Nie jest to sprawa prosta i na pewno każde stronnictwo powinno we właściwy sposób do przygotowania swoich propozycji podejść. Panie pośle, według parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej wyrok ten likwiduje monopol Polskiego Związku Działkowców, ale nie narusza praw działkowców. Tak, właśnie wyrok w sposób jednoznaczny rozprawia się z tym monopolem, czy z monopolistą, ze strukturą zarządu tego monopolisty. Natomiast nie narusza, i to bardzo dobrze, natomiast daje 18 miesięcy, półtora roku tylko, czy też aż na uregulowanie spraw w sposób zabezpieczający interes właśnie użytkowników. Czy klub parlamentarny PiS podjął już działania w sprawie nowej ustawy dotyczącej ogródków działkowych? Tak, podjął i powiem w ten sposób, że to nie jest pierwsze podejście, dlatego że myśmy przygotowali wstępne założenia już chyba z rok temu dotyczące ustawy. Natomiast w tej chwili podjęliśmy pracę nad ustawą, nad uregulowaniem ustawowym, dlatego że mówi się o bardzo istotnych sprawach. Powiem, że przede wszystkim jest to interes użytkowników czy osób korzystających, dlatego że są to setki tysięcy, jak powiedziałem, 3 miliony osób i niektóre grupy, renciści, emeryci, to mają sposób na przeżycie przy swoich niskich emeryturach czy rentach. Niektórzy mają sposób na spędzenie wolnego czasu, natomiast my mówimy o własnym interesie póki co, czyli o interesie wszystkich mieszkańców miast, bo to przede wszystkim miasta. To są te zielone płuca. To są ogrody zieleni i powinno nam wszystkim na tym zależeć. Natomiast jeszcze bierzmy pod uwagę, że na tym etapie, a o tym się nie mówi, powinno się zadbać o interesy byłych właścicieli tych ogrodów działkowych. Ogrody działkowe powstawały w różnym okresie czasu i to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że relikt słusznie minionego okresu, dlatego że ogrody działkowe to końcówka XIX wieku, nie tylko na terenach ziem Polski, ale w Europie i na świecie. Natomiast większość tych ogrodów działkowych w Polsce powstało właśnie w czasach PRL-u, gdzie rzadko, gdzie były zagospodarowane nieużytki. Były takie sytuacje nawet i tutaj na terenie Rzeszowa, ale w większości przypadków były to wywłaszczone grunty od osób, które te grunty rolnicy uprawiali. Te osoby, które zostały wywłaszczone, wtedy zgodnie z obowiązującym wtedy niestety prawem, nie dostały odszkodowań, bądź dostały niewielkie odszkodowania. Także przy regulacji właśnie tej ustawy, opracowaniu nowej ustawy, myśmy również powinni zadbać o interes osób, którym te grunty zostały zabrane. Panie pośle, działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców, przede wszystkim tutaj z Podkarpacia, podkreślają, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego to w ich odczuciu pierwszy krok w kierunku likwidacji ogródków działkowych. Nie.
Ja doskonale rozumiem obawy działkowców, dlatego że te tereny stały się na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat coraz bardziej atrakcyjne. Te tereny leżą w większości przypadków nie na peryferiach miast, jak to kiedyś było, tylko w tej chwili mówimy o położeniu blisko centrum. Ale jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. To jest nasz wszystkich interes, ażeby te zielone płuca były. Natomiast prawa nabyte poniekąd, chociaż nie usankcjonowane obowiązującym, istniejącym prawem, tych ludzi my musimy uszanować. Nie może być takiej sytuacji, że ci użytkownicy, osoby korzystające z ogrodów działkowych zostaną pozbawieni naprawdę swojej dużej wartości. Prawdopodobnie będziemy chcieli jednak, ażeby na drodze ustawy przyznać prawo własności albo prawo do użytkowania wieczystego. Natomiast musi się to zdarzyć w sposób normalny, cywilizowany i bez uszczerbku dla ludzi, którzy z tych ogrodów korzystają i które to są ich życiem. Do naprawienia prawa, do napisania nowych przepisów przemierzają się praktycznie wszystkie partie polityczne. Zatem projekt tej nowej ustawy o ogródkach działkowych będzie wymagał kompromisu politycznego. Jak najbardziej. I tak powinno być. Ja sądzę, że każde z ugrupowań politycznych przygotuje taki swój projekt i te projekty powinny się zderzyć ze sobą na etapie prac w merytorycznych komisjach i powinien wyjść jeden spójny, dobry, korzystny właśnie projekt. Są obawy i może uzasadnione w części u działkowców, że jeśli stanie się samorząd terytorialny właścicielem, to samorząd terytorialny z dnia na dzień może ich pozbawić miejsca swojego wypoczynku, pracy, czy źródła utrzymania, jak powiedziałem wcześniej. Na etapie prac właśnie sejmowych trzeba zadbać o gwarancję przeznaczenia tego terenu. My nie powinniśmy beznamiętnie iść w kierunku odzyskania przez samorząd czy uzyskania atrakcyjnych terenów, które staną się obszarem budowy jakichś hipermarketów czy innych przedsięwzięć. Powinniśmy o interes na etapie ustawy użytkowników zadbać. Panie pośle, jeszcze poruszmy temat lokalizacji tych ogródków działkowych, bo tak jak pan zauważył, one były kiedyś na obrzeżach miasta, teraz w większości znalazły się w centrach miast. No właśnie, jakie są szanse na to, że te ogródki działkowe w miastach przetrwają? Czy może powinny zostać wyprowadzone poza miasto? Pani redaktor, raczej parki czy zieleńce nie robi się na peryferiach miast. Jeśli chodzi o właśnie te zielone płuce, jak to określiłem wcześniej, tych terenów ogrodów działkowych, to powinniśmy w sposób racjonalny zadbać o swój własny interes, ażeby tej zieleni było jak najwięcej również i w centrach miast. I absolutnie uważam, że nie powinno być jakiejś obawy ze strony użytkowników ogrodów działkowych o masowe wyprowadzanie na zewnątrz. Oczywiście są niektóre przypadki, gdzie być może trzeba by było przeprowadzić jakąś inwestycję typu infrastruktury, ale to powinno być w ostateczności. Do mojego biura przychodzili działkowcy na przestrzeni ostatnich lat tutaj z Rzeszowa, gdzie artykułowali swoje obawy, uzasadnione obawy w postaci konkretnych planów działalności inwestycyjnej miasta, czyli budowa ulic. Byłem bardzo zdziwiony, bo nie powinno się tak po pierwsze z tymi ludźmi postępować, a po drugie akurat nie tego typu inwestycja mogła być przeprowadzona nieco inaczej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. I chciałbym państwa uspokoić, że wierzę, chcę wierzyć, że tutaj głos rozsądku ponad podziałami politycznymi zadecyduje o interesie nas wszystkich, a przede wszystkim was, drodzy użytkownicy ogrodów działkowych.